Dzień dobry. Dziś nożem i widelcem z Gdańska. Szef kuchni Rafał Godziemski wraz z szefem Przemysławem Langowskim pokażą, jak przygotować porządny kawałek schabu z kością. Sekretem całego dania będzie także gęsty sos serowy z dodatkiem słonych pistacji. No to zaczynamy. Nie bójmy się schabu z kością. Dzisiaj pokażemy, jak go przygotować. Ta kostka daje naprawdę dobry smak. Na początek przygotujemy nadzienie. Myślę, że możemy to zrobić z suszonymi pomidorami, z odrobiną czosnku. Cebula, bazylia, trochę po włosku. Dobra, ja przygotuję. Ja ściekam czosnek tak szybciutko. Moje pomidory też będą bardzo drobno pokrojone. Myślę, że z dwa w zupełności wystarczą. Rafał, a nie martwisz się trochę, że ten schab jest taki gruby? Nie, ja myślę, że troszeczkę zajmie nam to czasu, ale smak będzie idealny. Ja to lubię porządne porcje, wiesz? Ja też. Widzę, że jest dosyć ładnie tutaj obłożony słoniną. Dzięki czemu nie będzie suchy. Tak. Bazylia też pokroję bardzo drobno. I dorzucę do pomidorów. No ja już też mam czosnek. Rozumiem, że to troszeczkę podsmażymy. A wiesz co, że nie? Ja myślę, że zrobię kieszonkę w tym schabie i nadziejemy. A, i to wszystko odda nam w smak wtedy w mięso. Podczas smażenia, dokładnie. Oczywiście. Trochę cebulki. Coś jeszcze? Może pietruszka? Skoro nalegasz. Ja lubię dużo zielonego, myślę, że wieprzowina też. Pietruszka, okej. Okay. Myślę, że Rafał, oliwa, wymieszamy to sobie od razu. Mhm, okej. Okay. I wiesz co, ja poszukam czarnego pieprzu. O, to ja dodam pietruszkę, wrzucę. Doleję to wszystko jeszcze oliwą. Odrobinę, prawda? Dobrze. Czarny pieprz, momencik. O, idealnie. Myślę, że tarczy. Proszę bardzo, oliwa. I wymieszamy to? Jasne. Kradnę ci łyżkę. Ja w tym czasie przygotuję kieszeń do schabu, czyli natnę taką przez sam środek. Będę uważał, żeby go nie przedziurawić. Zobacz, jak to pięknie wygląda i wspaniale pachnie. Wow. Ja myślę, że tutaj nawet jakbyśmy dali miętę, kolendrę, to wszystko by pasowało. Każdą ulubioną przyprawę. Myślę, że tutaj dużo zielonego. Przygotowałem taką kieszeń i nadziejemy jak kurczaka. Dobra. Hmm? O, myślę, że to sporo. Jakieś przyprawy z zewnątrz? Ja myślę, że tylko ograniczymy się do soli. Podczas smażenia dodamy rozmaryn. Myślę, że podklepiemy to troszeczkę masłem na sam koniec, tak żeby to... Masło to jest miód na moje uszy. Okej. Okay. Może troszeczkę oliwy jeszcze na górę. A proszę cię bardzo. Elegancko. Obłożę to świeżymi gałązkami rozmarynu. Nie mamy pieprzu tutaj gdzieś przypadkiem, może byśmy troszeczkę... Pewnie, że mam. Tak. Dobra. Ja myślę, że taki schab, jak zostawimy w lodówce na 2-3 godziny, nawet na całą noc, przejdzie przyprawami, rozmarynem, tym, co jest w środku i będzie naprawdę bardzo soczysty. Ja myślę, że taki schab, myślę, że spokojnie można też byłoby wrzucić do piekarnika i upiec. Po prostu. Byłoby łatwo i szybko. Dokładnie tak. Ja myślę, że idealnym dodatkiem będą warzywa i te właśnie przygotujemy. Takie tradycyjne ziemniaki pieczone. Takiej tradycyjnej brystanie? Ja myślę, że wszystko tu zaraz będzie tradycyjne. Zaczynamy. Do takiego kawałka schabu potrzebne są dobre warzywa. Ja myślę, że to, co zrobimy w tym garnku, będzie samodzielnym daniem, ale do naszego schabu idealne. Damy ziemniaczki, takie pieczone. Myślę, wcześniej ugotowane w skórce. O, myślę, że to możemy tak sobie po prostu wrzucać. I tak jak się wszystko wymiesza. Ja dorzucę bekonu, puści swój tłuszcz. Doda smaku. Zobacz, Rafał, myślę, że te warzywa tutaj, które mamy, można spokojnie fajnie wrzucić. Fajnie użyć wszystko, co jest bardzo aromatyczne. Tu mam na myśli czosnek, świeży rozmaryn. Oczywiście. Czosnek tylko nacisnę i taki właśnie wrzucę do
Garnka. Ja uwielbiam warzywa korzeniowe, to sobie tutaj wrzucę dużo. Cebula, czerwona, biała, będzie kolorowo. Micha różności. Tak jak wspomniałem, świeży rozmaryn. Myślę, że troszeczkę oliwy jak i jakiś przypraw, tak? Może białe wino? Możemy. Masło? Namówiłeś mnie. Uwielbiamy masło, dużo, dużo masła. Nie ma masła, nie ma gotowania. Wino. Masełko. Wydrawne oczywiście, prawda? Oczywiście. I ja myślę, że tutaj dużo zielonego. Dzięki temu, że jest masło, jest wino, powstanie nam przepyszny sos, prawda? Tak, taki wywar tradycyjny. Oczywiście warzywa też oddadzą nam smak. Czarny pieprz. Muszę ci powiedzieć, że mi się to bardzo już podoba, a już... To już pachnie, nie? To już pachnie. Liść laurowy, dwa w zupełności, trzy. Wrzućmy małego pomidorka koktajlowego. A ty lubisz, nie? Lubię, lubię, okay. Lubię jak jest kolorowo, lubię jak jest wszystkiego dużo. Pięknie to wygląda. I jeszcze, wiesz co, chciałbym dać troszeczkę papryki wędzonej, słodkiej. Spróbujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że będzie pysznie. Nie za dużo, ale będzie bardzo fajny aromat. To co? I do piekarnika, nie? Myślę, że pół godziny, 40 minut, 180 stopni. Myślę, że będzie gotowe, to wszystko puści soki i będzie wspaniałe. Do takich warzyw, do takiego schabu przygotujemy pyszny sos. To jest twój przepis, pokaż mi. To jest sos serowy z dodatkiem orzechów. Mamy tutaj pistację, orzechy nerkowca. Musimy je najpierw sprażyć. Okay. Poproszę cię tutaj. Mów ile? Sporo, sporo, nie żałujmy sobie. Proszę uprzejmie. I jeszcze. Dobra. Dobra. Co teraz? Wino białe, zalewamy. Ale orzechy jak pachną. I do tego musimy dodać ser. Ty dodajesz ser, a ja mieszam. Dosyć sporo tego sera, więc możesz śmiało dodawać. Śmiało, śmiało. Widzisz, jak nam się to pięknie rozpuszcza? Taki kremowy. Tak. Super. Orzechy nam się ładnie wtedy to połączy. Mhm. Oczywiście do tego możemy dodać jeszcze jakieś oliwki. No to zależy, co kto lubi, prawda? Tak, tak. Przemek, jaki to jest typ sera? To jest twardy ser francuski, bardzo intensywny, więc tak naprawdę jak ktoś chciałby dodawać do takich bardziej delikatnych mięs, to idealnie się nadaje. Super, pachnie cudownie. Sos już chyba ma tą konsystencję, jaką chciałeś, tak, prawda? Tak, orzeszki ładnie się tutaj nam rozprowadziły po całym serze, on jest lejący, także taka konsystencja jest wspaniała. Ślicznie, to co, chyba czas na schab, nie? Tak, oczywiście. Smażymy w takim razie. Taki mam przygotowany zestaw. Dołożyłem do tego paprykę, cebulkę, świeże zioła, które damy pod koniec smażenia, czosnek tak samo, rozmaryn. No i co, zaczynamy smażyć. No ba. Najpierw od mięsa? Zaczynamy, jasne. Rafał, ile on potrzebuje z jednej strony? Wiesz co, ja myślę, że... O, ale wspaniałe. Parę minut, ale całość będziemy smażyli bardzo długo, bo w środku jest... Naprawdę dużo mięsa. Dorzucimy coś tutaj jeszcze? Proszę cię uprzejmie. Rafał, nasz tajny składnik. Myślę, że nikogo nie zaskoczę, wiesz? Ale no ba, może masło? Dużo, dużo, dużo masła. I będziemy polewać nim cały czas nasz schab. No, myślę, że taką kąpiel zrobimy tutaj. O, rozmaryn pięknie pachnie. Ale wygląda. Będę oryginalny. No, dużo zielonego. Dużo zielonego, dużo ziół, żeby ten aromat przeszedł do schabu. Rafał, kiedy wiemy, że ten schab już jest dobry? Jest co? Kiedy lekko się ugina, ale nie jest też za sztywny, bo wtedy jest suchy. Czyli palec musi odbić. Tak. To co? Gotowe? Co? Jemy. Trzy elementy, wielki talerz i my. Rozkładamy. Tak, warzywa. Ale pachną, ojej. Wspaniałe. Słodko. To co? Sos na początek? Ja na początek sos serowy. Mhm. O, trzeba to wyłożyć tu troszeczkę. Ale ślicznie, ale pachnie cudownie.
No wiesz, mamy tutaj wino, ser, orzechy. Daj może trochę na spód. O, wspaniale. I warzywa. Rafał, ja ci pomogę. Dobra. A ja zajmę się schabem. Zobacz, jak to wszystko pięknie wygląda. Ale gorące. Wspaniale to pachnie. Jest pięknie. Dobra. Starczy, myślę. Jeszcze jedną marchewkę. No, są śliczne. Schab przekroiłem, aby się upewnić, że na pewno jest dobry, mimo próby palca. Pięknie to wygląda, widzę w przekroju. Te warzywa od smażenia również ułożę paprykę. Trochę czosnku. No, czosnek uwielbiam, taki smażony. Mm, jeszcze w białym winie? Cudo, wow. Przemek. Masło? No, i masło. Przede wszystkim dużo masła. Wygląda imponująco. Smacznego. Więcej o noże i widelcem na profilu programu na Facebooku. Gotowe odcinki w internecie na stronach TVP oraz na YouTube. Do zobaczenia.